A to czemu? To nie Peru! Słońce ich jeszcze nie wysuszyło! Ściągaj reformy, mówię, bo jeszcze kto rządowa aluzję pojmi nam nad ranem, aby włoski miesiąc pokaże. Ale Tatulu! Za co? Za obrazy konstytucyjnych organów państwa. A czym to ja? A chodź, synuś. Chodź i wy, gospodarzu. Bo konspiracji nam teraz potrzeba. A skoro do żniwowania, do żelki, to zejdźmy do podziemia. Znaczy się do piwniczki mojej, co ja chastonało wyryftawał. I tam zorganizuję własne święto planów. Trzeba kończyć to żniwowanie, bo słonecko coraz to niżej, a i rosa siadać będzie. Zachodzę słoneczko. Plecienie i strojenie wieńca. Wionek był pleciony kilka dni. Gospodarz, który był stolarzem, robił szkielet i podę z leszczyny, wikliny i desek. Gospodynie z odłożonych dorodnych włosów oplatały sznurkiem dratwą kabłonki. Młode dziewuchy uczyły się plecienia, pomagały, a przede wszystkim stroiły wionek. Posłuchajmy i podglądnijmy, jak to było. Ja przeszedł gminy, a teraz panie leczki będą do pożyczyły. Ustrójcie go pięknie, kwiatkami, stożkami.
niech barwa się mieni złotymi kosami. Głobego wybierać, no i ładniejszy z całej gminy. Nie chcemy się naszym, niż nie powstydzimy. Nasze zioła pachną pięknie, wpletcie wionek, niech go licho nie urzeknie. Mam tu obiad z jazem gminy. Umijajcie się, dziewczyny. Macie straszne kramożycie, a kiedy się wystroicie? Jak już wieniec gotowy, to czas zaprosić starostów. Prosimy panią starościnę i pana starostę do Żynek. Każde sioło, przysiółek czy wioska w czasie obśpiewania wieńca chwalili to, co dobrego zaznali albo otrzymali. Wytykano i ganiono szczególnie władze za niedopatrzenia i zaniedbania, jakie miały miejsce w ostatnim roku. Układano rymowane przyśpiewki, żeby najlepiej to wyrazić. My dziś obśpiewamy wieniec po staropolsku, ale poruszymy zagadnienie aktualne, z którymi mamy do czynienia w bieżącym roku w naszej gminie Tarnów. Obśpiewanie wieńca. Thank you.
głowy. Trzeba mieć mocne nogi. Niechaj pamiętają, niechaj pamiętają, skąd im odrastają. Te 200 interpelacji to pan poseł Józef Rojek. Ale też w sprawie gminy Tarnów. Wiele tych interpelacji złożonych. Te odpowiedzi marne. Ale być może w następnej kadencji coś się z tego urodzi. Drodzy gospodarze, organizatorzy, ja w tej konwencji. Pobłogosław Panie z wysokiego nieba. Pobłogosław Panie z wysokiego nieba, co by na tym stole nie zabrakło chleba, hej, nie zabrakło chleba, nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli, nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli, ani tej miłości do Bożej Matuli, hej, do Bożej Matuli, szczęść Boże wszystkim! Nie drobiazgi żadne, tylko sprawy ważne. Myśl to właśnie taka Edwarda Czesaka. Myśl to właśnie taka, myśl to właśnie taka Edwarda Czesaka. Pan poseł Czesak niestety nie mógł być dzisiaj z nami, ale przesłał list, w którym dziękuję za zaproszenie i życzy nam wszystkim wszystkiego najlepszego i dobrej zabawy. Nam tu zagrażają ścigały ambicje. Niechaj się zaweźmie i nasz Turcję weźmie. Niechaj się zaweźmie.